Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Dżingis i oczywiście to jest Farming Simulator 17 i skład taki sam jak zawsze, czyli widzimy mamusie Badi. Witam serdecznie, szczęśliwego nowego. No, ty co żeś zapierdzieli, dlaczego masz takie kieszenie wypchane? Spuchłaś po Sylwestrze? Dobra, i mamy tatusia Jerka, o. Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Ty, synku, ale matka to dobrze chyba popiła, bo już jest ponad tydzień po nowym roku, po Sylwestrze ją jeszcze trzyma. To ostro dała, ostro, zaś jak spuchła, do dzisiaj ta opuchlizna nie chce zejść. O matko. Wlewała do końca w siebie, widziałem. Ciekawe tylko, czy gorzała. No też się zastanawiam. Dobra, słuchajcie. Wszystko brałaś do ust? Dobra. Stąd to zapotrzebowanie na nowe biki na wsi. No dobra. O łatko. Dobra, co my robimy dzisiaj? Robimy dzisiaj bardzo, bardzo ciężkie rzeczy. Matka jak zwykle, tylko trzeba jej zabrać. Wiesz co, ja tak myślę, ojciec, że jakbyśmy jej ciągnik zabrali, jak ona by to ręcznie ciągnęła, to by był większy pożytek. Mówisz? No. Nie patrz, zabrała ciągnik. Spierdziela ty. Zobacz. Ja myślę, że ona właśnie tam se nawozę w kieszeni ponapychała. No jasne, a my... Biały proszek musi być. Ale jeszcze taka ciekawostka, nie wiem czy... Dingis mówiłeś, chyba nie mówiłeś już o tym. Nie pamiętam. Mamy wgraną modyfikację na ugniatanie roślin. No, to mamy, to widać przecież. Tak, i właśnie tak to, moi drodzy, wygląda. Nie mamy cienkich opon do zamontowania jeszcze w tych magicznych ciągnikach. Czyli mamy po prostu bardzo realnie. Bardzo tak, bardzo, ale to bardzo realnie, bardzo po prostu realnie. Nasze plony się ugniatają. Właśnie, Badi, ty tak mówiłeś, że zarobimy tutaj kupę, ale kurde, jak ty będziesz jeździł krzywo, narobisz ślaczków. Ty może najpierw wytrzeźwiej, co? Aha. Staram się maksymalnie to brać, żeby jak najmniej się... Myślałem, że maksymalnie starasz się wytrzeźwieć, bo się umyć przynajmniej. Tylko niestety mamy ten najmniejszy, kurczę. Tam jest studnia dalej, wiesz? Ja wolę w strumyku. Umyj nogi, bo za tobą szczury biegają, ty. Zimna woda, zdrowia doda. Dobra, my robimy bardzo ciężką rzecz tutaj z ojcem, oczywiście. Ojciec, już jedziesz z czym? Z łyżką? Gdzie ty jedziesz z tym? Co ty będziesz robić? A po co ci to? A jak będziesz baloty rzucał? A to ja mam wziąć drugi, czekaj. Bierz drugi ciągnik. I czy czepę? Czepę, no. I czy czepę, dobra, siadam. New Holland, odpalamy. Jadę. Ja żadnych odważników nie mamy, nic w tym stylu. Chciałbyś. No. Ale jak matka by usiadła z przodu, to już to wystarczy. Tył chyba. Przecież ty jesteś ciężki. Ty, dzięki, tylko trzeba pasem zapinać. Ja pozapinałem tutaj. Masz to czemu ja ich nie widzę, że zapięte. Są zapięte? Tak dziwnie. Zaraz zobaczymy, czekaj, ruszam. Nie, one są zapięte, ale nie są zapięte. No są zapięte, znaczy, no co? Nic się nie rusza, zobacz. Widzisz? Ja widzę, jakby one były zapięte na dole, a nie na... A poczekaj chwilę, czekaj, zobaczmy. Ja ich widzę tutaj aż 5. Ale bo ty może się zalogowałeś później po zapinaniu przeze mnie, nie? Wiesz? Taki młodzież o zapinaniu myśli, dobra. Dobra, jadę. Jadę za tobą. Prowadź, ojcze. To wolniej, nie? A no tak, bo przecież ty tam nie dolałeś paliwa rakietowego. Nie. Jadę. O. Chyba, że sobie kupię ten super ciągnik, kupimy sobie ten, co tam SCS dało. 130 zimowy, tak? Na godzinę. Nie. No jak nie, dobrze. Nie, no tak, bardzo dobre, kurde, będziesz orał 130 na godzinę, tak? No ciekawe, co, właśnie ciekawe, jak się będą maszyny zachowywać przy tym ciągniku. Chyba się nie będą zachowywać. Czemu? 130? No? Porać? A co za? No? Ty tam nowe pługi. No ty już ja widzę, te pługi będą powichrowane na wszystkie strony, jakie są tylko możliwe. Wow! Chyba poszedł, się wywróciłem. Położył się. Dobra, nie ruszaj, nie odpinaj, broń Boże, pasów. Dobra. Broń Boże, nie odpinaj. Leżę.
Za się... szybko. Synek, za szybko. Czekaj, podniosę się. Mama nie uczyła wolniej podniosę jeździć? Się. Już się prawie podnoszę, zobacz. Zobacz, no. Zobacz, patrz, co robię, zobacz. Trzeba było nie pić. Popchnij trochę, o, dobrze. O, no. No i już jest dobrze, co chcecie. Co ty byś zrobił bez starego? Bez starego to mnie by też pewnie nie było. No. Tak wolno jedzie. O co mu teraz chodzi? Taka górka i 13 na godzinę tylko? No. No jedź z drugiej strony, popchnij, no. O, czekaj, rozpędzam się. Mam już dwie dychy. Dobra, jedziemy. Gdzie to teraz? Prosto. No, widzicie? Z popychadłem od razu lepiej. Tak, rakieta ty. A jak? No, odpierdzielasz i poszedł. Masakra. A ciekawe jak z górki, jaką prędkość zdobędziesz. Nie wiem, bym się nie wyłożył drugi raz. Ja mam 43 na godzinę. I tutaj do tej biogazowni, po prawej? Tak, tak, ty i... Kurde, ty jedziesz szybciej niż ja. 43 na godzinę jadę. Ja mam 43-44, ja ale nie mogę cię dogonić. No, widzisz? Dobra, ale to lepiej hamuluj. Bo będziesz leżał. Nie, to jest lepiej już tu zwolnię, o. Dobrze jest, dojechaliśmy. Ale dokładnie. Gdzie mam tutaj parknąć? Nie wiem, już widzę. Tutaj będziesz wrzucał do tej, o? O, do tej czerwonej. Aha. Maszyny. Czekaj, to ci tak... Jak ci parknę, żebyś tam mógł tylko sobie przód, tył i będzie okej, okay, nie? O, patrz jak ładnie, nie? To brzydko. To jest brzydko. Czemu? Dlaczego? Dlatego, że ja muszę wrzucać tu, czyli będę musiał jechać, zakręcać się. A nie mieścisz się, dobra, widzę o co chodzi. Trochę dalej muszę stanąć, nie? Jakbyś stanął w poprzek, to by było lepiej. Poprzek normalnie? Jakbym stanął, czekaj. Nie, kurde, nie w to stronę. Kręć w lewo i... Jak ja nie lubię, kurde, z takimi przyczepami, gdzie one... No, inaczej. Kręć w lewo, maksymalnie. No, najgorsze są te przyczepy, które się łamią, niestety. No, z tą ruchomą osią. Ja ci stanę, wiesz co? O, tu ci stanę, zobacz. O, patrz, o tak. I teraz będziesz miał dobrze. Bo tu się spokojnie wyrobisz, jak tak obędziesz. Będziesz tylko tu podjeżdżał i wycofywał. O, teraz nie? Teraz może być. Dobra. Dobra, to ja wysiadam, odpinam pasiory, nie? Odepnij R. Już. Wszystko masz gotowe. No zobaczymy, jak to będzie kasa napierdzielała. No nic nie dało kasy. Jak to musi. Nie, nic nie dało. 56, 226 dalej. A było 54 coś tam. Na pewno? Patrz teraz. No patrzę. A, no, daje. Jest 57 coś tam. To 1000 dało niecałego. 1960 wychodzi za jedną belę. Sprawdzone, no, przeliczone. No to dobra, dawaj. 59, no. Jakby jedne były lepsze, drugie gorsze. Normalnie. Lepszej trawy. Dobra, lepszej trawy. Ja skończyłem już opryskiwać. Wszystko? No, oba. To koła mi teraz, no. Pastuj opony. O, ja się pójdę, zobaczę tu. Co tam w środku widać. Nie ma nic, zamknięte. Kurde, nie dam się wejść. Kurde, pójdę, patrzę. O, patrzcie. Widzę. Ty palasz. Mieli na górze. Ty palasz, haliera. Czekaj, nie wrzucaj, bo mnie zmieli, no. O, wejdź sobie, to ci kurde paznokcie obskrobię. Idę. Już wolne te ślimaki się kręcą. Ta ciekawa, czy z tych pól można, kurde, delikatnie co? Sąsiadom ukraść coś. Nie. Próbowałeś? Tak.
Nie da się nie. skosić? Jedyną rzeczą, jeżeli uda ci się ukraść pola, to jest tak, kiedy wykonujesz zadanie, bo wtedy pole się robi jako twoje. Mhm. Wtedy możesz na przykład wziąć zadanie, pojechać swoim kombajnem obok i w tym czasie, jak leci to zadanie, możesz sobie tam kubnąć co nieco. Aha. Ewentualnie możesz sobie wziąć moda, ten follow me, wypożyczyć kilka maszyn i też kosić sobie, nie? Ale to jest nieopłacalne, bo drożej zapłacisz za wynajęcie maszyn niż zbierzesz z tego pola, bo te pola są niby opryskane, ale nie opryskane. No ale wiesz, tu teraz nie mamy żadnych zadań, nie? No nie, na multiku nie ma. Na multiku nie ma zadań w ogóle, no to jest trochę lipa. Znaczy z jednej strony to jest lipa, z drugiej strony to jest może i dobrze, bo gdybyś na przykład, nie wiem, jak tu jest możliwość otworzenia 16 slotów. Teraz no 16 osoby poszło robić kółko, zadania. Kółko zadania, no to kurde, chwila, moment i by było zrobione, nie? Tak, nie? Ale na przykład mogłeś mieć jakieś tam ograniczenia zrobione, nie? Na przykład po, nie wiem, 3 zadania dziennie, nie? W każdym razie ja u siebie zrobiłem wszystkie zadania już, jakie były dostępne. No wiemy, nie chwal się, wiemy. A? No zobaczymy, co ci się uda dowieść. 3 byś nie podniósł? Co? Jak ruszę mocniej, to mi się to spadnie, dlatego trzeba... Ostro... widzisz. A, zwaliłeś. Delikutaśnie, no ale nie pykło. Uważaj na moje opony. No. Opanowane, system sprzedaży Bele jest opanowany. 72 koła mamy już. No. 73. No zresztą, czemu kurde młody jesteś, to nagina i teraz ja sobie postoję i popatrzę. Myślę, takie proste, czekaj, muszę zapamiętać, jak to się robiło. To do dołu, to do góry, to tu, to tu. Tu, do dołu, dobra. No to pojechali. Okej. Okay. A wywali mnie jeszcze. Aliera. Chciałbyś. Widziałeś jak elegancko? Widziałem. Teraz no. Zobaczymy, czy tu trafisz do dziury. Taką dziurę to... Poćwiczyć. Trzeba być ślepym, żeby nie trafić. No. Nie wczas. Ty weź zrestartuj mi maszynę, bo się kurczę... Popsuł. Ła. Zaczepiłem się na lampie. Czym? Twoim ciągnikiem. Ale on się rozpędza. Dobra, dzięki. To jak jesteś w sklepie już, to wiesz co? Co on tam robi? Właśnie. Co on tam robi w sklepie? Jak do sklepu poszedł? To co? To zaciągnij jedną rzecz. No zaciągnąć co? Dobra, widzę już, no, dobra. Jedna jest. No to jadę do tartaku. O, to jedź. Zaciągnij jedną rzecz i za chwilę... Pojedź po drugą? Wyciągniesz po drugą, no. Kurde, nawet nie widziałem, że taki sprytny jestem. Wiesz, jak chcesz, to potrafisz, no. Mhm. No. Miałeś dzięki trochę opóźnienia w tym? Czym? Jak ruszysz ładowaczem, to ci nie zostają widły tak delikatnie na górze?
Nie, jakoś chyba dobrze jest. A co? Ty masz a weź tak później? Szybko do góry, weź rusz. Do góry i do dołu. A to zostają. A no. Same widły. No to jest chyba wina takiego modu. Nie, wiesz tego, to jest wina multika. Mówisz? Tak, bo na singlu tego nie ma. A, czyli odpowiedzi serwera po prostu pomiędzy. O, dokładnie. No co jest? Ja. Jak spadło? Sprytny. Ty, ale jak to spadło? Ty widziałeś? Widziałem, normalnie spadło. Nie trafiłeś centralnie w środek, tylko złapałeś tak bockiem. Tak jest. Czasem się zdarza. Samo trzeba uważać, żeby nie wbić wideł w ziemię, bo też możesz wylecieć ciągnikiem. Kosmos. No ale to są winy, błędy winy. Nie, winy błędów gry. O, winy tak tu. Nie tu. Wino tu, wino tam. O, dobra, to teraz ja sobie przejadę się. Ano tym teraz. Ty w sumie dzięki też możesz jechać już do sklepu, bo zanim on przyjedzie. Ja już jadę z powrotem. A, jedziesz już drugim? Tak. Ustrojstwem? Znaczy, no już jadę po drugie. Zaprawdę jeżdżę do sklepu. Dobra, jadę. Aj, to chodź dzięki, pojedziemy tu. Dawaj, ja mam pomysł. Chodź, pojedziemy do tartaku. Zanim on przyjedzie, to my akurat będziemy. 52307. Wow. No. Zarobiliśmy prawie 3 dechy, nie? No. Na tym. Fajnie, fajnie. Oh. Ja tu na wstecznym dzisiaj jadę, kurde, normalnie. Po tym wczorajszym Sylwestrze, znaczy, no bo my to nagrywamy w sumie w Nowy Rok, żeby nie było. Było ostro. Też całą noc spałem od 5 rano, no. Całą noc spałem od 5 rano. Ale... I powiem wam szczerze, że wreszcie byliśmy na Sylwestrze, gdzie nie czułem się jak na weselu, nie? A zawsze się czułeś jak na weselu? Tak, przez zespół, który grał. No, zawsze napierdzielali takie utwory jak z wesela, nie? A tutaj akurat naprawdę no, świetnie grali, świetne kawałki, fajnie to wszystko połączyli. I było naprawdę fajnie, przyjemnie. Nie było biesiady weselnej. Nie, nie było, nie było. Były jakieś tam też takie... Czemu ty tam gdzieś pojechał? Co ty tam gdzieś? Co ty robisz? Chodź. No jadę, no. Popchnąć cię? O, wióry nasze. Gdzie będziemy sprzedawać, nie? Rozgaś silnik. Piłem. Jestem. Co się z nim robi? Jeździ tym, tylko trzeba jeszcze wiedzieć jak jechać. Jak to się jeździ? Jak ty wsiadłeś do tego? A nie wiesz jak? Nie. Zaraz ci pokażę, czekaj, tylko odjadę. Normalnie. Teraz proszę, spróbuj sobie. Wsiądź. No, uruchom silnik. Poważnie? Uściśnij pomoc, to zobaczysz. Uruchom silnik. Enter, wyłącz silnik. Włącz silnik, dobra. I co dalej robić? No i teraz W to do tyłu, a S do przodu, albo na odwrót. No. Jak to się ustawia? Jeździsz. Żeby... Zabierasz, musisz tu się ustawić tak... 82 tysiące. Ja nie mogę się obrócić, to nie chcę skręcać. Po X-em złóż ten, bo masz dyszel opuszczony. O, i teraz kręcaj. To wiesz, to są takie... Jak to ustawić mam? Poczekaj, najpierw ustawimy tu jedną maszynę, później ustawimy tu drugą maszynę. Ledwo kasa, żeśmy jej dali, zobacz co robi, widzisz? Biegaj tym badziewiem. Bo jak ci ten dyszel zasadzę, to zobaczysz. Te migdałki zbadasz. Dobra, odpinaj to ustrojstwo. No patrz co robi, no zobacz co robi, no zobacz co robi, no. Czekaj, Dżingis, odsuń się na razie z tym swoim. Dobra, odjeżdżam. Patrz, ci podaję, widzisz? Dokładnie? Teraz
wsparcie, kasa będzie lecieć. No. Albo i nie będzie lecieć. Coś się zepsuło, bo już się nie podaje. Podaje się. Ale nie leci kasa. A źle sypiesz. No nie, no bo kurde, nie rozłożyłeś tamten. To nie rozłożyłem, wszystko jest rozłożone. No to podnieś to do góry. Teraz się sypie kasa dopiero. Nie trzeba tego podnosić, to nie ma znaczenia, żebym podnosił. Podnieś teraz Dżingis do mnie, do tak, zada. Ja ustawię. A rozłóż jeszcze te drugie skrzydło. Ustawię się. Ale po co to mam rozkładać? Powiedz mi, po co ja mam to rozkładać? Już leci. No i co? Kasa też leci. Ci kasa, dobra. Kasa leci też. Fajne te wióry. Wióry znikają. O, teraz zobaczymy, jest dobrze. Zobaczymy, ile zarobimy na tym całym ustrojstwie. Było 82 z kawałkiem, nie? Teraz wszyscy patrzą jak na zbawienie. Działające... 6 rano, kurde, my tak zapierdalamy ciężko. Tam. Kiedyś trzeba, nie? No to matki rok do pracy przecież. 2017 powiedziała, że sama będzie robić. No i co? O, właśnie. Gdzie ona jest w ogóle? Ty ją widzisz, że ona tupa, wlazła w wióry. Myślała, że nikt jej nie zauważy. Chce się wypchać, no. Wiórami se dosypać co nieco. Jak dobra, nie. Poruchną, to się sypie jak wióry, nie? Ty nie skacz już, normalnie nie skacz. Już ten, przydasz nam się jeszcze w tym roku, no. Nie odzywa się do nas, widzisz? Patrz, polazła, haliera. No, widzę. Teraz na główkę. Nie da rady. Wy tam nie chować się w tych złomach. I nie nas to nawet nie widać. Grunt to dobrze się zakumuflować. Zarobić przynajmniej za ile? Za 2000? Było 550 plus 1300, no 2000 musimy zarobić przynajmniej. No ale już mamy, bo mieliśmy 82 tysiące przecież, tak? A zobacz, to jest 86. To już 4 koła mamy zarobione. To jesteśmy 2 na plusie w tej chwili. Jeszcze trochę tego jest. Weź, nie łaź po tym, bo ci do butów ci nawłazi i będziemy, kurde, tylko 1500 do przodu, no. Dobra, to co, jechać szukać gdzieś trawy i kosić, czy co? Szukaj, no. Dobra, to jadę po kosiarkę. Dobra, a jak ja wylezę z tego, to się będzie dalej to robiło? Będzie. A jak chcesz tu siądę, to ja sobie pojadę tym pasem do przodu? Zwykle też trawy. Będziesz. Nie jadę, no, patrz. Bo w tym drugim siedzę ja. Ale nie, mówię, że chciałem pasem to gdzieś stanąć. A nie, aha, tu. Się pojechać się... tak i to srubum zrobić, nie? Tak się nie da. Tak, to się nie da. No słabo. Troszku. Żeśmy nas wozili tego tutaj nieźle. No, a zaraz będziemy mi tak maszynę musieli przestawić. No. Tu też jest sporo trawy, zobacz. W sumie. No. Zobaczymy jeszcze na razie. Jeszcze na razie ciągnie. Dokładnie. Tak to właśnie jest. Jeszcze ale jakie ceny? Jak mamy ceny za wióry w tej chwili? 202 i 202 rośnie. I rośnie nam cena. No właśnie widzę, bo zobacz, że prawie mamy 90 tysięcy na koncie. I to bardzo dobrze. Cieszyć, nie inaczej. Ale nic, musimy tu postać, posiedzieć, poczekać, aż te wióry wszystkie sprzedamy, no bo... No już polecą, wiesz, ten taśmociąg pobiera tylko do pewnego momentu, nie? No tak, a śmiesznie widać, że on tu się na tym taśmociągu drugim, nie? Zostawiałeś, one lecą, ale tam się już nie wysypują, nie widać, jakby spadały. A widziałeś, nie? Ten taśmociąg do Pyrów, że ci pakuje? Palety, co robi? Palety, tak. Palety, no. Cipa? Taśmociąg. Cipa ci pakuje? Oj, to bardzo. Taśmociągiem muszą już ci wkładać? No matka, weź się zastanów, no weź wyluzuj. No. Widzisz, jaka wąska jestem?
No tak. Taśmociąg jak z cementowni pewnie. No, no. Później cała wieś się zaśmieje, no. Ale mogłabyś się tutaj, mamo, przyjść i usiąść, jak ktoś wystaje, taki dzyndzel. Mam raz zaostrzony. Banal. No, to myślę, no, ostro. I to myślę, że byłby luzem. Ojej, kurde, wam powiem, że my już tutaj 25 minut wysypiemy to wszystko. Także sporo czasu jest. No ale sypiemy te wióry, zaraz będzie się trzeba przestawić, Jerek. Bo już widzę, że tutaj niewiele zostało. A tego jakby nie zbierał, jakbym był za głęboko, nie? Mama to nie zna takiego słowa jak za głęboko. Co ma być głęboko, jak ojciec ma 5 centymetrów? Ojej. Tak, jak mu stanie. Bez gumofilca nie podchodź. Stary ma małego. Nie mogę mu powiedzieć, że głęboko. Jaki mom, taki pchom. No. Nie liczy się wielkość, tylko jaki wariat, tak? Tak, dokładnie, nie inaczej. Ktoś kiedyś taką piosenkę ułożył, to Sylwia chyba Grzeszczak, że małe rzeczy piękne są, czy coś takiego. No a skąd to jeszcze pobiera? A dlaczego nie pobrało? Wysiąć Jerek stamtąd, zobacz, dlaczego stąd nie zabrało tego? Bo pobiera z tyłu, nie z przodu. No, aha. Bym tu musiał trochę się podjechać do przodu, tak? Żeby to zniknęło. Tak. Dobra, tak. Ja to uczynię, co? Wejdź. Ale czekaj na razie, jak się sypie, no wejdź, to nie czekaj, się nie mogę sypie. Wejść. Ty tam wlazłeś? Nie, ja siedzę w tym drugim. Matka, wyłaź z tamtego. Już! Z którego? Wlazła do drugiego. Wlazła do taśmociągu, ty. O. Dobra, teraz podjechać trochę do przodu, tak? Ja w żadnym taśmociągu nie siedzę, przyjaciel. O, teraz pobiera, zobacz, widzisz? Ale tylko chwila, widzisz? No, ale muszę popchnąć się. No. Popchnę cię, to czekaj, już się nie śpiesz. No, gdzie popchnę cię, no? Czekaj, Halina. Dobrze jest, nie marudź, no. O, dupa dobrze jest. Widzisz, że się teraz sypie nie tu, gdzie trzeba. Jakżeś stanął? Jeszcze troszkę i już nie będzie. O, znikło już. Mogę cofać, tak? Jak to było? Odgłos. O. Ale odgłos. Pyk. Jak ty się teraz ustawisz? Zaraz zobaczysz, jak ja się ustawię. Ty się ustaw dobrze, ja dopiero podjadę, żeby to się sypało, wiesz? Nie, to ty musisz podjechać, tak, żeby ten... No tak, ale najpierw ty się ustaw, żeby dobrze się sypało, a ja się tam później jakoś tam naprostuję, dobra? Nie, dobrze jest, teraz tu i się nie ruszę. Nie ruszę. To się rozłóż do przodu trochę, wysuń się. Tak, take it easy. Sypie się. Nie ma sypać. Dobrze się sypie? Pewnie. Dobrze się sypie, dobra. Patrz, prawie 100 koła. Już się źle sypie, nie liczy kasę. No liczyć teraz kasę. Jeszcze można, wiesz, że jeszcze dzyndzla pociągnąć. Wiem, że wyżej. Dzyndzla można wystawić głęboko do przodu. Mamo! Nawijaj. Chodź, mamy niespodziankę. No, thanks. Dyszel od wozu. Nie chcę do niego. Wysetam te, róbcie między my tu mamy, sobą. My tu mamy taką patologię, jak u takiego Daniela Magicala, kojarzysz, Jerek? Nie. Jego typa? No, to on taką patologię w domu ma normalnie. Tak jak my się tu wydurniamy, nie? No. Jeszcze ja ci pokażę, jeszcze czudo. Pyk. I teraz nie odjedziesz. Czym koło żeś mnie podniósł do góry? Teraz nie odjedziesz. Połączyłem się z tobą. O kurwa. Jakżeś śmiał. Teraz jesteś połącz. Tak, szczepiliśmy się dokładnie. Nic z tego dobrego nie będzie. No raczej. Teraz jesteś na uwięzi. I teraz nie odjedziesz. Na uwięzi? Masz ptaszka na uwięzi? Tak, bez mojej zgody już teraz młody nigdzie nie pojedzie. O, żeż ty.
Niedobry ojcze, to ja wysiadam stąd, idę na piechotę. Co? Nie wiem, czy to tak by było fajnie, jakbym sobie tutaj mógł stanąć i tak pojechać tędy, bum zrobić, nie? Ale niestety tak nie to dać. Nie działa. Dużo jeszcze tego zostało. Co, możemy, no nie będziemy chyba przedłużać tego sypania wiórami, co wy o tym sądzicie? Posypiemy sobie, już do końca wysypiemy to poza nagraniem i później przygotujemy kolejne ciężkie prace rolnicze. A? Dokładnie. To takie nudne sypanie, nie? No na razie te odcinki muszą być takie, nie mamy wyjścia po prostu. Musimy to przygotować sobie, żeby później się wreszcie coś zaczęło dziać, no. Ja ale sobie żeby kupię... się zaczęło dziać, to trzeba mieć maszynę, a żeby mieć maszyny, trzeba mieć kasę. Trzeba matkę postawić pod latarnią. Trzeba to pierdolać. Haracz odpowiedni pobrać. Mamo, to dzisiaj na wieczorną zmianę idziesz, tak? Na grzybiarstwo. Tylko pamiętaj, że poniżej stówy nie schodź. Ale Dżingis. Co? Kurde, dzisiaj tak. Mamy nowy rok, świąteczne, no. Podwójne. O, to jeszcze jakby czapkę Mikołaja nałożyła, to w ogóle by była. By to taką śnieżynkę robiła. Ta śnieżynka w jej przypadku to nie zła lawina, ani śnieżynka. Yeti. Odcisk wielkiej stopy. No dobra, nie będziemy przedłużać, bo to bez sensu jest przedłużanie tutaj na siłę i to, że my tak sobie gadamy jakieś głupoty i to, że sobie tutaj po prostu sypiemy te wióry, one się posypią już poza nagraniem, a w następnym odcinku zobaczymy, bo pewnie się będą szykowały jakieś wielkie prace rolne na tamtych trzech polach. Musimy tam jak najszybciej to doprowadzić do zbioru, czyli będą zbiory no i tak będzie, no będzie odcinek taki, no bo nic innego nie wymyślimy. Dokładnie. Tak to jest, że na roli chłop babę, tak dobrze, no właśnie. No, takie są realia, no to słuchajcie, no żeby do czegoś dojść. Żeby dojść, to trzeba pierw zapieprzać, no. No, żeby do czegoś dojść, to trzeba najpierw latarnię odwiedzić, no. No. No, i zapalić światło. No przecież to nie celowaliśmy ci, mamo, wspólnie z statusem pstryczek, elektryczek, żebyś miała lepiej. Lepiej już być. Dobra, to cóż. To tyle na chwilę obecną w tym odcinku. Trzymajcie się. Do kolejnego razu. Do zobaczenia już niedługo. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I to tyle. Na razie. Cześć. Yo. Cześć, papa. Siemandero.